Marcin Zątek po wygranym pojedynku na Fight Exclusive Night 10. Już mnie żona zdążyła opierniczyć, że pewnie znowu się nie zgadzam. To już no. Widzę, że na dobre w twoim życiu po prostu zawitałem i tak już zostanie. Nie, coś. Nie, rozumiem, żarty żartami, jasne, jasne. Bo deska i pierogi już umówione. No pewnie, super, no. Zapraszam. Czy to będzie zbyt mocno powiedziane, jeżeli powiem, że to była taka trochę formalność? No, ja nie można tak powiedzieć w MMA? Nie można, bo nieraz się przekonywaliśmy, że byli zawodnicy z ujemnymi rekordami na straconej pozycji. Przypadek ostatniej walki, czy tam przedostatniej, kiedy Albert walczył, tak, miał wygrać tą walkę, był tutaj na wygranej pozycji, a Litwin go skończył, prawda? I zdziwienie. Dlatego ja uważam, że w żadnych sportach walki, czy to boks, czy to jest MMA, czy to jest zasady K1, kickbox, cokolwiek, co ma wspólne z walką uderzeniami, no nie możemy mówić do końca o formalności, o wygranych, bo ostatnio Pietraszek przecież pokazał Adamowi, tak, gdzie raki zimują, tak, i też jak zawsze był na straconej pozycji, wszyscy, formalność i tak dalej, także nie zgadzam się, ja już też zresztą nieraz się na własnej skórze przejechałem, też myślałem, że będzie formalność, też mi gratulowali już przed walką i co, dostałem baty i myślę, że to mnie nauczyło pokory. Ale trener bądź narożnik tak podszedł i powiedział, ale masz mu powiedzieć, że spierniczył tą obronę przed obaleniem. No, kurczę, gdzieś tam ręki nie zdążyłem wsadzić drugiej, no co zrobię. Co dalej myślisz? Co dalej? No, jutro mam zadzwonić do mojego menadżera i powiedzieć, jak się czuję. I coś tam planują do Rosji mnie wysłać znowu. O, proszę. No, M1. Tak, M1, luty. To dlatego, że po prostu dobrze ci tam walczy, czy masz jakiś taki po ostatnim niedosyt i chcesz pokazać? Nie, no, mam kontrakt tam po prostu i tyle. Okay. I gdzieś tam realizuję go. Rozumiem. Kurczę, ci kibice to naprawdę, właśnie jedna rzecz, to jest naprawdę niesamowite, jak na to patrzysz w ogóle, że są ludzie, którzy cię uwielbiają dosłownie, inną osobę. Super, no jest fajnie, naprawdę. Nie zbawiasz ludzkości, ale dajesz im radość po prostu. Cieszę się, no walka jest jaka jest. Podejrzewam, że gdybym nawet przegrał, to też by się cieszyli, byliby ze mną. Fajne to jest, jest to bardzo miłe. Super, tak, ja życzę ci jeszcze więcej takiej, jeszcze większej rzeszy takich fanów. Do następnego. I z M1 to daj znać. Dam znać na pewno, dziękuję bardzo. I z deską. Super, dam znać, napiszę. Ale na pewno od poniedziałku ruszam na cały tydzień, nie? Na dechę. Na Jańskie, no. To ja jeszcze tak szybko nie mogę. No, od poniedziałku ruszam, jak co pisz i umówimy się, co nie? Dobra. Jak nie masz daleko do nas. Dobrze śmigasz? No radzę sobie, na krawędzi jeżdżę. Na dwóch? Nie, mówię, że no tak, na dwie no, nogi. No wiesz, bo niektórzy... Na dwie nogi na krawędzi robię obroty, niektórzy 360, 180, wiesz. Jesteś cięższy, będziesz szybszy, ale mam dobrą dechę do szybkiej jazdy. Ja też mam dobry parapet. Dobra. Super, dzięki wielkie. Dzięki.